Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj, widzowie, musimy zobaczyć, co się kryje w tej bazie hejtera. Jestem mega ciekaw, ponieważ odkryliśmy, że hejter ma pewną bazę na Palionowie. I ja wiem dokładnie, w którym to jest miejscu. To jest dokładnie tam, gdzie widzieliście na poprzednim odcinku, czyli w tamtym, o, stąd nie widać. Ale tam jest taki, prawda, gdzie się to siano i to wszystko tam się, że tak powiem, rozwija. Tam sobie dzisiaj pójdziemy, tu, muszę to rozwalić, to jest tutaj niepotrzebne. To jest jakaś książka, którą dostałem informację, że hejter mówi, że Milki jest jego. Dobra, nie chcę jest, już mnie to nie obchodzi, ja chcę wiedzieć, co on ukrywa w tamtym miejscu. Musimy to koniecznie zobaczyć. Zanim jednak, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Simpson Plus, ponieważ tam codziennie są odcinki z Robloxa i innych gierek, więc kogo tam jeszcze nie ma, musicie tam być. I tak samo na kanał vlogowy zapraszam, tam też możecie być, kogo tam nie ma, no prawda, wszędzie bądźcie, linki wszystkie są w opisie. No i coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nieważne, jeżeli coś chciałem powiedzieć, to już zapomniałem. Dobra, lecimy. A, łapka w górę i subskrypcja, no przecież, no przecież. Słuchajcie, kto zostawi łapkę w górę? Właśnie, możemy zrobić taki, taki uwaga, challenge dla was, żeby było ciekawie, więc zróbmy tak. Daję wam... Czekajcie, co ja tu mogę zrobić? Może zróbmy... tam jest koło fortuny. Zakręcę nim, macie na to 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę. Jak zakręcę, to czas mija. Uwaga, start. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzu, a my lecimy zobaczyć w takim razie, co kryje się w tej bazie hejtera. Dobra, jestem pod tą bazą, na całe szczęście jestem na serwerze tylko ja i Dave, więc mamy totalny luz, możemy tam na spokojnie wejść, uwaga. Teraz tak, jak tam wejść? Czekajcie, klikam to, tu się chyba coś robi. On tam wszedł, tak, jest tam, cała ta baza, dobra, czekajcie. To trzeba timingowo dobrze zgrać, bo trzeba tu kliknąć, trzeba się tak położyć, dobra, tu. Iść, iść, dobra, udało się. Jesteśmy w środku, dobra, jesteśmy w środku. Okej, okay, ale on ma dziwną bazę, dobra. Wykorzystał, że tak powiem, miejsce idealnie, no nie mogę powiedzieć, że nie. W każdym razie denerwuje mnie, jakby nie było, no bo to jest moje i nie powinno go tutaj być. No ale dobra, już zaakceptujmy to. Dobra, wchodzimy tu i zobaczmy tak. On tutaj ma jakiś wyro, dobra. Tu ma jakieś, prawda, beczki. Puste, wszystko puste. Wszystkie beczki puste, nic tutaj się nie kryje. Pod łóżkiem nic nie ma, czekajcie, zobaczmy sobie tak. O, nie, nic nie ma, dobra. Pod łóżkiem nic się nie kryje, możemy zejść na dół. Dobra, tu jest przycisk, żeby wrócić, tak? To tak samo działa? Tak, dobra, tak samo działa. Ej, baza? Szczerze, nie spodziewałbym się, że hejter może coś takiego zbudować, nie? Dobra, zobaczmy, co jest na dole. Okej, tu jest jakieś zejście. No wiedziałem, wiedziałem, że on ma wszystkie wieśniaki. Byłem pewien, byłem pewien, byłem pewien tego. Mówiłem, że tak jest. Co mi tu pies czeka? Halo? Proszę mi nie szczekać. Dobra, byłem pewien, że te wszystkie wieściaki gdzieś są. Za mało ich było, patrzcie ile ich jest. Jak są wszystkie uwięzione tu, co to za skrzynka? Ja nie wiem, dobra, ja muszę to komuś pokazać. To zostawiam to, zostawiam to, tutaj to jest na razie dowód w sprawie tutaj zbrodni. Ja zrobię wszystko, żeby wrócić tego hejtera. Pokażę Palionowi, że no, co to ma być w ogóle? Ile tych wieściaków tu jest zamkniętych? Dobra, wychodzę, idę do Dave'a, muszę z nim o tym porozmawiać. Ja mu to pokażę, żeby nie było, żeby miał kogoś, kto potwierdzi moją... Kurde, jak się wystraszyłem tego golema, który potwierdzi moją wersję zdarzeń. Dobra, lecę do Dave'a, widzę, że jest tutaj, halo, halo! Jest tam w środku, dobra, idę tam. Puuu, tu, dzień, o, dzień dobry, pa, jak wlazłem tutaj. Normalnie, co ej, idzie? Dzięki tym beaconom, które teraz mamy, patrz, jak tu można fajnie wchodzić. Wchodzisz i biegniesz się tu, odbijasz się od tego i doskakujesz do tego. Co jest ty? Widzisz? Ej no. Ja tutaj teraz taką zrobiłem akcję i... O, teraz nie umiem sprinta, no, nawet, teraz nie no, umiem... No. Jeszcze raz. Nie ma, bo tu nie ma sprinta, A, teraz. dlatego nie umiem go nabrać, dobra, nieważne. Czemu tu nie ma sprinta? No właśnie, kurczę, dobre pytanie Nikon to jest. Ci nie działa, bo ty masz tylko na jump boosta, stary. No bo tam jest tylko jeden, ale trzeba postawić jeszcze drugiego gdzieś. No, wiesz, to nie dzisiaj, stary, to nie jest najważniejsze teraz, chodź, muszę ci coś pokazać. Ja... Czułem po prostu to, że hejter coś przed nami ukrywa i stary, znalazłem i teraz uwaga, klękniesz jak to zobaczysz, golem sam, mimo że nie umie mówić, próbuję wskazać, gdzie to się kryje i teraz patrz to, otwieram tą klapę tu, dobra. No właśnie chcę ją otworzyć, no. Już wskazałeś, słuchaj się. Nie, dobra, nic. Patrz. No i co? Tu jest guzik? Tu jest guzik, stary, patrz. Tu można sobie przejść. Aha. No. What the hell? Dawaj, wchodź tam. Ja. Ten golem tu najbardziej się ciśnie. Ale dobra, dziwne. Uwaga, klikamy. Pyk. No nie, wieśniaku! Suńcie się stąd, ja chcę tu przejść. Aha, widzę, co on tu zrobił, ty. Stary, widzisz, ile tam jest wieśniaków na dole? Jaki ty? Ja z nim gadałem i mówię mu, zabrałeś wszystkich wieśniaków. Było ich więcej o wiele.
wszystkich uwięził w jednym miejscu, stary. Jeszcze jakim jest, Ale jaka w ogóle hamowa, nie? I tak, jeszcze wszystkich razem. I Jakuszka im tam dał. Jest więcej niż łóżek. Kurde, nie umiem się wysłowić. Niż łóżek. Stary, ich tu jest... Ej, powiem ci, że to jest tragedia, ale to uwalnia ich, nie? No nie, 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 zostawiam to jako dowód. Ja go za kraty poślę. Tak jak on posłał tych wiśniaków. Nie będę tolerował takiego zachowania. Ale słuchaj, jest jeszcze jedno miejsce, które muszę sprawdzić, bo wczoraj jak go śledziłem, to odkryłem jedno miejsce, choć zalecimy tam. Bo jestem, on tam mieszka sobie, tutaj jest taki jakby, nie wiem jak to się nazywa, ten domek hejtera, nie wiem. To kiedyś zbudowali ci widzowie ten, on jest w sumie jeden z tych widzów, co tutaj wtedy był, nie? No tak, Bzyków wstęp zbrojony, to tutaj ten. I teraz słuchaj, bardzo on tutaj duże. Był za ścianą. On tutaj coś ma, no. Tak? Coś czułem właśnie, że coś jest. Pytanie, dokąd to prowadzi i co to takiego? Bo ja go śledziłem, widziałem, że jest za ścianą, ale nie wiedziałem, dokąd to prowadzi. Dobra. Stary, co to jest? To jest whoop, palem style. O, postawiłem blok. Co? Co tu się dzieje, stary? Co to jest za... Tu coś pisze? Nie, pusta książka. Stary, jestem tu na dole. Do czego my tu doszliśmy? Co to jest? Faktycznie jesteśmy u Yetiego! No tak, to jest Yetiego, no tak. Co jest grane? Ja nie wiedziałem, że to było widać już przejście. Po śniegu, ale... Stary, ale wiesz, co muszę powiedzieć? Co muszę zaznaczyć? Że kurczę, Yeti zrobił normalnie tu przeweblowanie, to... Jednak tutaj tak, coś się lepiej, wydarzyło, no bo tu, stary, była taka rozruba, że... Przecież tutaj była jedna wielka dziura od jakiegoś wybuchu, nie? Czemu to są tylko cztery głowy? Ej, co jest grane? Minecraft mi się zminimalizował, co jest? Ale się wystraszyłem. Cztery głowy? Właśnie, dlaczego w ogóle są tu głowy? Od tego bym zaczął. A no, tu co pisze? No, to też, ale to jest Sylwia, mega dziwnie. Dobra. No, jakiś, donate jakiś. No on tu... Co tu diamenty robią, stary? Ja to też zobaczyłem ostatnio. Nie wiem, na Silklatchu musiał, ale... Taki. Te diamenty nie pasują chyba, nie? Jakiego ma te? Miśka. Znaczy, kurde, nie pasują, no wiesz, no chciał chyba zrobić taką, jakby to powiedzieć, krzemową dolinę. Nie, no ładnie to nawet, znaczy te sople mi się najbardziej podobają, najładniejsze, no, tego też nie szkoda, było. Szkoda, że to są, że to nie sople, tylko jakieś takie te ocieki, takie jak to... Jak... Ale ładnie to wygląda właśnie ale takie. Ale to by lepiej wygląda, jakby to niebieskie było, takie z lodu też, nie? Tylko nie ma takich. Aha! No tak, no to ale no wiesz, no ale no to cieszmy się tym, co jest, no nie? Tak, nie, no jakby... I tak, jest git, moim zdaniem. Oczywiście, ależ oczywiście, że jest git. Jedyne, co nie jest git, to to, że hejter ma jakąś bazę hejter i ma wiśniaków drogę. Zabrał, no. To mi się nie podoba. To ma jakąś drogę, kurde, ty. Stary, ja chyba, czekaj, ja mam jakąś książkę, ale co po książkę, ja jakiś... A, czekaj, może mam w tym, w Toastboxie? A nie, oczywiście, Toastbox pusty. Czekaj, lecę po książkę. Ja piszę zaraz oskarżenie już na niego. Skargę, oczywiście, że skargę piszę. Tu jest jakaś książka, nie podoba mi się. Dobra, wywalaj z tym. Bierzemy tą książkę i już piszę skargę. Lecę tam, prawda, i normalnie robię dokumentację jak na policję, nie? Lądujemy tu, klikam to, pyk. Co jest grane? Dlaczego nie mogę? Nie, czekaj, to musi być już kliknięte. Teraz kliknij mi. Dobra, to zrobię samemu. Dawaj, dasz radę, wierzę w ciebie. Jest, dobra, no mistrz. Dobra, i robimy mam tak, w tym, albo nie, wieśniaki muszę zaznaczyć, wieśniaki, czyli staję w tym miejscu. I teraz tak, odpalmy sobie koordynaty, dobra, świetnie. Zgłaszam, albo uprzejmie donoszę, że na kordach... minus 115, 63 i minus 7, nielegalnie przetrzymywani są wieśniacy z Palionowa. Tego czynu dopuścił się nikt inny hejter. Jak hejter. Proszę go zamknąć. Dobra. Piciu. Dobra, jest, mamy napisany pozew, prawda? Jest, białko. I ja idę, no teraz, i co, teraz na policję. Teraz idę, tak, oczywiście. Teraz idę. To chyba niedobrze. idę donieść, uprzejmie, prawda? Ale tak, no ja w tym nie będę brał udziału. Stary, ale on tu odwalił lipę, będą nie? Będą mi to wypominać do końca życia. Ale on odwalił lipę, stary. No to ja się tak pod tym nie podpisuję. Dobra, ta policja, stary, i tak nie działa, to ja nie wiem, czy ja mam to zgłosić, to nawet nie ma żadnego miejsca, gdzie mógłbym to zgłosić. Dobra, idę do sądu od razu, do sądu. To nie jest policja, nie? No, jeszcze gorzej jak sąd. Czemu? No jeszcze gorzej. Dobra, no. Dobra, to co mam zrobić, żeby być prawilniakiem?
Załatwić to własnymi pięściami. A, zagryźć zęby i się odwrócić, tak? Nastawić drugi policzek. A, czyli może mu drugą bazę zbuduję jeszcze i wieśniaków też tam zamknę. To ich co jeszcze nie zamknął. Na przykład. O, ja bym odbił tych wieśniaków. No ale stary, jak ich odbije, to on ich znowu odbije. Będzie odbijać w nieskończoność. No ale no to mu tak odbić, żeby nie był w stanie odbić. Stary, on cię wyzywał od okularników i od bambików i ty jeszcze po jego stronie stajesz? Ale ja nie staję po jego stronie, ja chcę mu zrobić jeszcze gorzej. Jak pójdziesz do więzienia, stary, to Bzyku to jest jego pewnie ten, podliczy się, bo to nowa osoba. A Bzyku jest policjantem? No tak. A to nie, to nie zgłaszam, to nie, nic. No nieważnie mu wyrok, nie? Bo on go zamknie w tunelu jeszcze jakimś. No właśnie, no. To nie ma co ryzykować. Zaprowadzi do innej wioski. Albo, no. Dobra, stary, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ja wracam na chatę, ja się zastanawiam. Mam spisany protokół, prawda? I jak mnie wkurzy jeszcze raz, idę z tym na policję, trudno. Nie obchodź mnie, co inni o mnie pomyślą. Trudno, wysprzęgla się na policji. No dobra, no rób jak chcesz, ja się pod tym nie podpisuję. No dobra.